Come on, skinny love, just last the years. For all it almost stopped, we'd never keep it. Cześć, skąd pomysł na takie przedsięwzięcie, jakim są Dni Językowe PWSZ? Pomysł narodził się razem z powstaniem nowego kierunku lingwistyki stosowanej i stąd ten pomysł, aby zachęcić uczniów szkół ponadgimnazjalnych, aby nas odwiedzili, zobaczyli jak funkcjonujemy i zechcieli studiować na naszej uczelni. A jak długo trwały przygotowania do takiego przedsięwzięcia? Tak naprawdę pomysł sam narodził się już w październiku, także dosyć wcześnie, jednak przygotowania zaczęliśmy 3 tygodnie przed premierą, można powiedzieć. Czy duży odzew ze strony uczniów tutaj się spotyka, chociaż widać, że spory? Jak najbardziej bardzo duże zainteresowanie. To jest już druga grupa nasza. Myślę, że około 150 osób się przewinęło w dzisiejszym dniu przez naszą szkołę. Cześć dziewczyny, przedstawcie się. Jestem Beata. Julia. Z jakiego gimnazjum jesteście? Gimnazjum numer 2 w Elblągu. I co dzisiaj przedstawicie? Sketch o gąsienicy. Denerwujecie się? Nie, raczej nie. A jak długo się przygotowywałyście? 2 dni. I będziecie mówiły po niemiecku? Tak. A jakie oceny macie na świadectwie maturalnym? Jakich się spodziewacie? Same 6. Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym przedsięwzięciu? To znaczy co roku u nas są takie dni niemieckie i no nasza grupa jest mała, 8 osób w jednej grupie, dlatego się zdecydowałam. A jak długo przygotowywałaś się do występu? Tak, około 2 tygodnie wszystko organizowałyśmy z dziewczynami, ale ogólnie nasza stażystka zrobiła nam całą scenografię, czyli tylko wystarczyło się nauczyć na pamięć kilka wypowiedzi czerwonego kapturka. Czy towarzyszyła ci trema podczas występu? Nie. Ogólnie brałyśmy to jako nasz pas, czyli tak na luzie, ale jednak jak zobaczyłyśmy kamery i tyle ludzi, no to jednak taka lekka trema była. To więc jesteś zadowolona chyba ze swojego występu? Wszystko poszło po twojej myśli? Tak, wszystko okej. Pierwszy raz, no normalny, każdy był zestresowany, ale drugi raz już było bardziej spontanicznie i każdy jest zadowolony.